Witam na mojej domowej siłowni. Na parterze domku jednorodzinnego. To już któreś wydanie mojej siłowni domowej, począwszy od ciężarów zrobionych z betonu, z zaprawy, poprzez jakieś tam koła zamachowe. Zawsze się dźwigało. I teraz już to wygląda trochę inaczej. Bardziej profesjonalnie bym powiedział, bądź tak półprofesjonalnie. Ławka z regulacją. Stojaki, które możemy w każdej chwili gdzieś tu przenieść sobie, na przykład na tą matę, ustawić w dowolnym miejscu, różne ćwiczenia wykonywać. Motywacja treningowa. Stojak na ciężary, który wykonałem sam. Z profila jest tu jakieś 150 kg, gdzieś około. Niedawny nabytek. Wyciąg górny, wyciąg dolny. Póki co w sumie niedużo razy na nim ćwiczyłem, może z 5-6 razy, ale jak na razie jestem zadowolony. Trochę się obawiałem tego połączenia tutaj, że to będzie się tak chybotać, ale te nóżki z gumą taką tutaj dają robotę i to wszystko nawet w miarę stabilnie się trzyma, że nie ma jakichś tam odchyłów i nawet się to dobrze na tym ćwiczy. Na wyciągu górnym i dolnym można zrobić całe FBW, całe ciało przy jednej maszynie praktycznie odejść. Dziękuję. Drążek, który również sam sobie pospawałem. Bardzo istotny przyrząd na siłowni. Pas, zaciski, jakieś tam gryfy prosty, łamany, różne rodzaje grubości. Tu prowizoryczny taki klocek na wzniosy. Kawałek łańcuszka, zawieszam sobie go na pasie, a na nim ciężary i można wykonywać właśnie wzniosy, czy tam przy podciąganiu sobie założyć dodatkowe obciążenie, modlitewnik, no i zestaw hantelek, właściwie sztangielek, bo to jest różnica, bodajże od 8 do 17 kg po parze. 8, 10, 12, 14 i 17. Tu sobie zrobię jeszcze taki stojak na te ciężary, żeby to ładnie wyglądało. Połówka lustra, tu będzie jeszcze druga połówka w tym miejscu, także będzie się lepiej ćwiczyć. Dobra, to by było na tyle. Trening trzeba zrobić. Pompa i do przodu.